W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o pożarze pojazdu osobowego pomiędzy miejscowościami Dobrocin a Byszów. Na miejsce zostały zadysponowane zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zostaną patrol policji oraz pojazd osobowy całkowicie objęty płomieniami. Nasze działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ogłoszeniu pojazdu za pomocą jednego prądu wody. Przez chwilę, przez około 10 minut tutaj ruch był wstrzymany ze względu na nasze prowadzone działania. Później już ruch był prowadzony wahadłowo. Tutaj już właścicielka samodzielnie sobie zabezpieczy pojazd. W zdarzeniu powiadomiony zarządca drogi. Roboty nie zapalono mają.